Radio Koncita. Dzisiaj niedziela, dzisiaj wiadomości, dzisiaj u nas wszystko. Zapraszamy. Baba Lida poszła na Saską. Słuchajcie wiadomości. Sergiusz Piotrkowski. Ulicami Hajnówki na Podlasiu przejdzie po południu drugi hajnowski marsz żołnierzy wyklętych. Przeciwne mu są władze samorządowe, które wydały zakaz w postępowaniu odwoławczym, uchylony jednak przez sąd. W mieście ma dojść też do kontrmanifestacji. Iran rozpoczął coroczne manewry morskie w Zatoce Perskiej i na Oceanie Indyjskim. Chcemy przećwiczyć walkę z terroryzmem i piractwem, poinformował dowódca sił morskich w Teheranie. Amerykański bokser Deontay Wilder obronił tytuł mistrza świata WBC w wadze ciężkiej na ringu w Birmingham w Alabamie. Pokonał przez nokaut w piątej rundzie rodaka Geralda Washingtona. Wilder boksował po raz pierwszy po rocznej przerwie spowodowanej kontuzją ręki, jakiej nabawił się w wygranej przez nokaut w walce mistrzowskiej z Arturem Szpilką. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Audycja Strefa Szefa przy mikrofonie Marzena Mazur. To jest pierwsza audycja z cyklu audycji kobiecych przed Międzynarodowym Dniem Kobiet. Przedsiębiorczość jest kobietą, przynajmniej w Polsce przedsiębiorczość ewidentnie jest kobietą, bo aż 1/3 wszystkich firm w Polsce jest prowadzona przez kobiety. W studiu Państwa i moi goście, pani Dorota Czekaj, prezeska Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet, i pani Urszula Herman, prezeska Pelvifly. I o Pelvifly właśnie teraz chciałam chwilę porozmawiać. Pelvifly, czyli latająca miednica, dobrze to tłumaczę? Tak. Uskrzydlona, no właśnie, dlaczego? W ogóle jak powstała nazwa, bo mówi się wcześniej o Black Swan Fund, jednym z zadań, które miałam, jak pozyskiwałam finansowanie, to nazwać to coś, co robię. I pamiętam, że nie wiedziałam, jak to nazwać, te telerehabilitacje mięśni na miednicy, i pamiętam, że siedzę w domu i leżała taka moja anatomiczna miednica, którą zawsze mam z mięśniami. I tak patrzę na nią i mówię, butterfly, że ona wygląda jak motyl, bo faktycznie też anatomowie czasami opisują, że to jest taki kształt. I też mi się bardziej to skojarzyło z tym właśnie, z taką odrodzeniem kobiety, rehabilitacją, tak? No i powstało właśnie Pelvifly. Czyli właśnie uskrzydlona miednica, która rzeczywiście w przekroju wygląda trochę jak model. No dobrze, powiedziała pani ćwiczenie mięśni dna miednicy. Tak. Co to są za mięśnie? Dlaczego one są ważne? To są mięśnie, które potocznie są nazywane mięśniami Kegla. I rzeczywiście tak niektóre panie je rozumieją najczęściej. Natomiast nie do końca to jest prawidłowe. Ja zawsze mówię, że są mięśnie na miednicy, bo to jest bardziej jakby odnosi się do złożoności tej struktury. Bo te mięśnie pozwalają nam zachować na przykład prawidłową postawę ciała razem z mięśniami brzucha, przekręgosłupowymi, przeponą. Odpowiadają też za nasze życie seksualne, pomagają nam urodzić dziecko. Jeżeli jesteśmy sportsmenkami, to pomagają nam kompensować to takie ciśnienie wzrastające w brzuchu, jak skaczemy czy kichamy. Więc no, tak naprawdę kobiety centrum dowodzenia, to czasem się tak żartobliwie to określam. Bardzo ważne. A wie pani o tym, bo skąd pani wie o tych wszystkich mięśniach i o tym, co one robią? Skąd wiem? Jestem pierwsza kobietą, ale też no, zajmuję się tym już naukowo od prawie 8 lat. Zajmowałam się rehabilitacją mięśni na miednicy u kobiet. Prowadziłam dużo badań na temat dysfunkcji, do jakich należy taki problem społeczny, jakim jest nietrzymanie moczu, który dotyczy kobiet w zasadzie w każdym wieku. To nie jest tak, że to są kobiety starsze, to są często młode mamy, sportsmenki. I prowadząc badania, zobaczyłam, że kobiety bagatelizują ten problem, bardzo późno się zgłaszają. I jeżeli chodzi o same ćwiczenia, to nie wykonują ich dobrze. I to mnie tak zainspirowało do tego, żeby pójść na studia doktoranckie, to jest po pierwsze, i spróbować znaleźć rozwiązanie tego problemu. Czyli co zrobić, żeby kobiety chciały podjąć leczenie, chciały w ogóle działać profilaktycznie, bo to jest jakby też nasz główny cel, żeby kobiety robiły to już proaktywnie i żeby miały z tego frajdę. Czyli pani do tego podeszła z takiej naukowej strony, tak? Tak, chciała pani zbadać, jak to zrobić, żeby, no dosyć wstydliwy temat dla większości kobiet, nietrzymanie moczu, żeby potraktować to naukowo. I
I co się wydarzyło? Poznałam inżynierów ze Stanfordu, do których napisałam, że mam taki problem, że mam taki pomysł i problem, że chcę pomóc kobietom ćwiczyć regularnie, ale potrzebuję do tego stworzyć cały system telemedyczny. Telemedyczny, to brzmiało jak z kosmosu, jak to zrobić. I oni zaczęli tworzyć takie urządzenie, właśnie, które było czujnikiem. Ja do nich napisałam, że jestem naukowcem z Uniwersytetu Jagiellońskiego i czy nie chcieliby podjąć ze mną współpracy, ja chętnie bym to przetestowała, chciałam do tego zrobić platformę telemedyczną, całą aplikację. I oni się zgodzili. Rzeczywiście to było takie, że oni bardzo szybko do mnie odpisali, mówimy, super Urszulo, tylko nie wiem, co to jest telemedycyna w ogóle. Czy ty chcesz jakieś czujniki, co ty tam, jakieś kamery chcesz montować? A ja im wytłumaczyłam, że mi chodzi o to, że chcę jakby szczytywać parametry mięśni, które będą przesyłane właśnie do specjalisty. Chcę mieć kontrolę nad treningiem, gdy pacjentka jest w domu. Chcę ją motywować do tego. No i od tego się w zasadzie zaczęło. I tak powstało urządzenie. Tak. Co to jest za urządzenie? Urządzenie jest takim czujnikiem, taką wkładką silikonową, którą zakłada się właśnie jak tampon. Jest bezprzewodowa i łączy się za pomocą Bluetooth z aplikacją na telefonie. I ta aplikacja jest brzmi kosmicznie. Aplikacja jest, tak, jest takim sercem systemu razem z portalem telemedycznym, ponieważ jeżeli te mięśnie aktywujemy, to w aplikacji pojawia się motyl, którym sterujemy. To jest taka, taki, można powiedzieć, plan treningowy w formie gry. Tylko problem z mięśniami na miednicy jaki jest? Taki, że nie chodzi o siłę tych mięśni, tylko de facto o wytrzymałość i o wydolność. I to najczęściej taki błąd popełniają panie. Więc w aplikacji stworzyliśmy coś bardzo innowacyjnego, taki test diagnostyczny mięśni, który nam pokazuje, jaki mamy maksymalny skurcz, napięcie spoczynkowe, jaką wytrzymałość. Później to przekazuje się na plan treningowy, który my układamy. Ja to wszystko mam w telefonie, rozumiem. Tak, tak. Wkładam urządzenie. Tak. I nagle uruchamiam aplikację i mój telefon pokazuje pracę moich mięśni tak, na miednicy. A ten plan treningowy na czym polega? Więc tak, robi pani test w aplikacji, on jest przekazywany do portalu telemedycznego. My go analizujemy, bo to są takie wykresy, jak można powiedzieć, jak EKG, bardzo skomplikowane parametry mięśni. My to analizujemy i dobieramy indywidualny plan treningowy, zależny od celu terapii, bo nietrzymanie moczu jest tak często, że dochodzi do zaburzenia proporcji włókien. To już jest bardzo specjalistyczne. I żeby odbudować te włókna, to musimy pracować na niskiej sile, ale na 20% tej jakby siły, tak, którą my obliczamy. Czyli na przykład przeszkody, czyli te motyle, kwiatki w aplikacji pojawiają się dokładnie według potrzeb tej pacjentki. Czyli na tych wysokościach mamy je na przykład zbijać. No bo to jest taka gra, którą sterują w zasadzie nasze mięśnie. Ja bym chciała to właśnie dobrze zrozumieć. Mam włożone urządzenie, mam aplikację na telefonie i za pomocą moich mięśni na miednicy ja gram w grę, która jest na moim telefonie. Tak. I ta gra jeszcze za każdym razem jest dopasowana tylko do mnie. Tak. Indywidualna terapia, tak. Czat. Normalnie. Czuję się jak w kosmosie. Później są postępy też w aplikacji. Jest czat taki, gdzie można sobie pisać ze specjalistą, jeżeli mam jakiś problem. Plus są moje postępy, czy jak bardzo zbliżamy się do tego naszego celu. Czy ja muszę wtedy siedzieć, czy mogę chodzić? Na początku zaczynamy od pozycji takich odciążenia, czyli na leżąco. A później możemy na stojąco ćwiczyć. Przechodzimy do takiego już później treningu funkcjonalnego bardziej. A na przykład w autobusie, czy raczej nie? Czy nie, raczej w domu, dlatego że to jest dziennie około 8 minut, 3 razy w tygodniu, 4 razy w tygodniu, więc to jest trening selektywny, taki wyizolowanych mięśni, co nie może długo trwać, ponieważ można sobie mięśnie bardzo łatwo przetrenować. 8 minut nawet ja bym znalazła. Na nic nie mam czasu, ale na to pewnie bym znalazła. Przeważnie tak 4 razy w tygodniu po około 8 minut są te plany treningowe. Ile trzeba ćwiczyć w takim razie, przez jak długo, żeby pozbyć się problemu nietrzymania moczu albo wyćwiczyć sobie, wytrenować mięśnie na miednicy? Jeżeli mówimy o leczeniu, pierwsza taka poprawa zaczyna się pojawiać już po około 6 tygodniach, panie zauważają, natomiast jest to bardzo indywidualne, bo nam chodzi o co? O to chodzi, żeby dojść do fazy automatyzmu mięśni, czyli na przykład jak zakaszlę, te mięśnie same zareagują. Czyli ja nie będę myśleć o tym, że one mają się zacisnąć, tak, skurczyć. Więc to jest indywidualne od pacjenta, ale przeważnie to jest około 3 miesięcy, pół roku. Zależy właśnie, jaki jest stan wyjściowy. I takie urządzenie można u państwa kupić, wypożyczyć? Kupić. Jest to dla jednej, jedno urządzenie dla jednej pani. Mhm.
To jest w ogóle niesamowite. Jak po raz pierwszy usłyszałam o tym właśnie na jednym ze spotkań sieci, chyba jakieś pół roku temu, wtedy jeszcze nie było oprogramowania. I ja już wtedy sobie pomyślałam, że to jest po prostu niesamowite. Młoda kobieta, naukowczyni, bez przygotowania technicznego, bo rozumiem, że nie jest pani ani informatykiem, ani nie ma takiego przygotowania technicznego, wymyśla urządzenie, wymyśla sposób, jak je stworzyć. Właśnie zwróciła się pani do ludzi z Doliny Krzemowej. Jest do tego tworzone oprogramowanie i nagle się robi z tego biznes. I moje pytanie brzmi, jak to jest, że młody naukowiec, czyli w tym przypadku pani, wpadła na pomysł, żeby z tego robić biznes, a nie po prostu, żeby napisać kolejną pracę naukową. I jaka w tym była rola sieci przedsiębiorczych kobiet? Czy to najpierw była sieć, która powiedziała, a to może niech pani jednak zrobi z tego biznes? Czy najpierw był pomysł i szukanie, gdzie by tu można znaleźć ludzi, którzy pomogą w biznesie? W ogóle może zacznę od tego, że jak zaczęłam myśleć o studiach doktoranckich, to ja chciałam rozwiązać konkretny problem. Nie zależało na tytule i stwierdziłam, że nie będzie mi się chciało studiować 4 lata, jeżeli coś, co będę chciała stworzyć, nie będzie użyteczne, czyli nie będą mogły z tego korzystać kobiety. Jak zauważyłam, że w tej mojej grupie badawczej to przynosi efekty, to dla mnie to było naturalną ścieżką, że chciałabym, żeby inne kobiety z tego korzystały. Więc zaczęłam się interesować tym, jak to komercjalizować. A myślę, że teraz dużo mówi się o tym, żeby jednak naukowcy tworzyli rozwiązania, które będą mogły być gdzieś tam skalowalne i przekładane na biznes, że naukowcy nie chcą. Nie chcą otwierać biznesu właśnie. I to tak mnie zastanawia, czy to ma pani w genach, czy to jest kwestia pokolenia, czy być może już jest po prostu taka sytuacja na rynku, że naukowcom coraz łatwiej przychodzi do głowy komercjalizacja swoich pomysłów. Myślę, że coraz łatwiej. U mnie też dużo nauczeni się o tym jednak mówi, żeby tworzyć rozwiązania, które właśnie będą miały zastosowanie w biznesie. Ale rzeczywiście to mocno też zainspirowała mnie sieć przedsiębiorczych kobiet. Gdzieś tam zauważyłam przypadkowo, nie znałam wcześniej, bo jestem z Krakowa, i zobaczyłam na Facebooku jakieś ogłoszenie o konferencji sieci przedsiębiorczych kobiet i tam się pojawiłam. Tak po prostu znienacka i rzeczywiście porozmawiałam z paniami z sieci, powiedziałam o moim pomyśle. No i one już wtedy przygotowywały się do tego. Jak to wygląda? Przychodzi taka kobieta z pomysłem i mówi, jestem naukowcem, tutaj mam proszę badania, urządzenie prawie gotowe, praktycznie prawie gotowy produkt, chciałabym robić biznes, fundacja pomóż. A fundacja co robi? Mamy tak zwane otwarte wtorki. W każdy wtorek nasi specjaliści, którzy zajmują się jakby oceną i przygotowują później taki startup czy pomysł do ewentualnie właśnie sesji pitchingowej, jeżeli uznajemy, że rzeczywiście ten pomysł, czy firma, czy produkt ma szansę stać się takim skalowalnym przedsięwzięciem. I właśnie w każdy wtorek można się do nas zgłosić, można się skontaktować przez stronę, również na naszej stronie www.sieciprzedsiębiorczychkobiet.pl w zakładce Black Swan Fund są wszystkie informacje. Oczywiście tutaj pod kątem finansowania przez inwestorki poszukujemy projektów, które mają właśnie potencjał skalowalności, które mogą, mają już jakiś rynek zbadany, konkurencję, już pewne elementy. Czyli to jest najlepszy przykład osoby, która może się zgłosić. Tak, ale to nie musi być jeszcze dopracowane, bo my w tym pomagamy. My taki projekt pomagamy przygotować i organizujemy i przedstawiamy na sesji z inwestorkami. Pani Urszulo, ja w ogóle chylę czoła przed pani pomysłem, dokonaniem, realizacją. Jeżeli słuchają nas kobiety, które na przykład mają problem z nietrzymaniem moczu albo chcą profilaktycznie, bo rozumiem, że profilaktyka jest równie ważna, żeby nie dopuścić do takiego momentu, a rozumiem, że to większość pań, które rodzą dzieci, potem mogą mieć różne problemy. Gdzie mogą szukać tego urządzenia? Na naszej stronie www.pelvifly.com. Też zapraszam na nasz fanpage Pelvifly na bieżąco. Pelvi, jak ktoś nie zna angielskiego, pisze się przez V, tak? P-L-V-I. Fly. Tak. Fly. Pelvifly.
dla tych, co znają angielski, latająca nawica albo uskrzydlona efekt, tak. I dostaniemy urządzenie i aplikację na telefon, dzięki której będziemy mogli łapać motylki za pomocą mięśni na miednicy. Dostaniemy też wizytę u ginekologa, też u fizjoterapeuty i całą jakby opiekę takiego trenera personalnego, więc to jest taki bardziej system jak pakiety treningowe bardziej. To jest absolutnie kosmiczne i to jest piękne, że w Polsce kobiecy biznes to nie jest tylko właśnie taki typowy kobiecy biznes jak na całym świecie, czyli kosmetyki, fryzjerstwo i inne rzeczy, ale to są również technologie, innowacje i no i przede wszystkim niesamowite pomysły. Czy dobrze mi się wydaje, że to jest bardzo innowacyjny pomysł w ogóle na świecie, że do tej pory nie było niczego takiego? Jeżeli chodzi o taką komplementarność i podejście do pacjentki, to tak. Natomiast zaczynają się pojawiać urządzenia, ale które bardziej są takie lifestyle'owe, czy nie dają tej opieki, tej edukacji i tak zaawansowanej aplikacji z takimi algorytmami jak nasza. I kontaktu ze specjalistą de facto to jest kluczowe. Więc chciałabym kiedyś, to jest takie moje marzenie, że faktycznie polscy specjaliści będą uczyć kobiety na całym świecie ćwiczeń poprawnych i bezpiecznych mięśni na miednicy. I za to trzymamy kciuki w takim razie. Proszę Państwa, Państwa i moimi gośćmi były pani Urszula Herman, prezeska Pelvi Fly. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I pani Dorota Czekaj, prezeska Fundacji Przedsiębiorczości Kobiet, która ta fundacja maczała palce w tym całym przedsięwzięciu, a przynajmniej umożliwiła wsparcie finansowe. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja nazywam się Marzena Mazur, zapraszam na kolejną Strefę Szefa już za tydzień, a przypominam, że za tydzień będzie o Global Mentoring Walk, czyli o wielkim święcie polskich mentorek, nie tylko Polski, bo na całym świecie odbywają się te marsze, ale mentorek i ich menti, czyli kobiet, które biorą udział w procesie mentoringu. Porozmawiamy też o zupełnie nowym rodzaju motywacji, ale to będzie niespodzianka za tydzień. Do usłyszenia. Strefa Szefa. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tok FM oraz na stronie tokfm.pl/audycje. Proszę Państwa, dziady muszą się reklamować, ale my troszeczkę mamy bardziej zbożny cel. Wotum wdzięczności za Ojca Świętego Jana Pawła II.
ostatnio powstał i mam nadzieję na jego rozwój Instytut imienia świętego Jana Pawła II Pamięć i Tożsamość. To wszystko powstaje dzięki łasce Bożej, Matce Najświętszej i współpracy, modlitwie i pomocy ludzi rozumiejących wagę mediów polskich i katolickich, wagę ewangelizacji. Informacyjne. Jest niedziela 26 lutego, jest 16. Informacje TOK FM. Sergiusz Piotrkowski. Już za chwilę w Hajnówce rozpocznie się protest obywateli RP przeciwko marszowi ku czci Romualda Rajsa Burego. Mocne słowa hierarchy watykańskiego w sprawie walki z pedofilią w kościele. Bokser Deontay Wilder wrócił na ring i znów wygrał. Ulicami Hajnówki na Podlasiu przejdzie po południu drugi hajnowski marsz żołnierzy wyklętych. Przeciwne mu są władze samorządowe, które wydały zakaz w postępowaniu odwoławczym, uchylony jednak przez sąd. W mieście ma dojść też do kontrmanifestacji, a na miejscu wszystko obserwuje reporter TOK FM Przemysław Pozowski. Drugi marsz żołnierzy wyklętych ma się w Hajnówce rozpocząć o godzinie 17, a więc za godzinę ten wyruszy spod kościoła katolickiego w centrum miasta, ale wcześniej, bo już dosłownie za moment swoją kontrmanifestację rozpoczną obywatele RP. Oni z kolei zbiorą się pod soborem Świętej Trójcy, czyli tam, gdzie dziś przed południem odprawiono nabożeństwo, nabożeństwo w intencji ofiar Burego, no bo też i cała sprawa rozchodzi się właśnie o Burego, a więc jednego z żołnierzy wyklętych, który miał tutaj być odpowiedzialny za śmierć 79 osób, to oczywiście 71 lat temu. I tak jak mówię, teraz rozpoczyna się protest obywateli RP, protest przeciwko marszowi żołnierzy wyklętych. Natomiast sam marsz organizowany m.in. przez ONR o godzinie 17 spod kościoła katolickiego w centrum Hajnówki jest na ulicach miasta, też dużo policji, ma być bezpiecznie, choć przypomnijmy oczywiście, że władze miasta chciałyby do marszu w ogóle nie doszło, temu sprzeciwił się jednak sąd. Bardzo dziękuję Ci za tę relację. Przypomnę, że IPN ustalił, że w 1946 roku oddziały podziemia niepodległościowego Romualda Rajsa spacyfikowały kilka wsi z okolic Bielska Podlaskiego zamieszkanych przez wyznającą prawosławie ludność białoruską. Badający tę sprawę pion śledczy Instytutu ocenił to jako ludobójstwo. Słuchasz informacji TOK FM. W szpitalu zmarł 73-letni mężczyzna, jedna z trzech osób poszkodowanych przez kierowcę, który wczoraj wjechał samochodem osobowym w przechodniu w niemieckim Heidelbergu. Postrzelony przez funkcjonariuszy sprawca, 35-letni Niemiec jest w szpitalu. Jego stan określono jako ciężki. Jesteśmy w toku śledztwa, przekazał rzecznik tamtejszej policji Heviko Kranz. Zabezpieczyliśmy wszystkie możliwe dowody, zebraliśmy odciski. Musimy sprawdzić wszystkie szczegóły dotyczące tożsamości tego mężczyzny. Natychmiast, jak tylko jego stan będzie na to pozwalał, zostanie też przesłuchany. Musimy dowiedzieć się też jak najwięcej na temat tego, co wydarzyło się przed i po ataku. Zdaniem policji na ten moment nic nie wskazuje na terrorystyczne podłoże incydentu. Jedna z lokalnych gazet poinformowała, że mężczyzna leczył się psychiatrycznie. Każdy biskup, który dowiaduje się o przypadku pedofilii, musi zalecić ofiarom lub rodzicom, by zawiadomili o tym odpowiednie władze, a sprawcy zobligować do tego, by zgłosił się na policję, przekonuje prefekt Kongregacji Nauki Wiary, kardynał Gerhard Miller. W wywiadzie dla dziennika La Repubblica watykański dostojnik oświadczył, Kościół w przeciwieństwie do wielu innych instytucji naprawdę pracuje nad linią zerowej tolerancji. Kardynał Miller podkreślił, że prawie wszystkie konferencje episkopatów opracowały wskazówki dotyczące walki z pedofilią. Ocenił też, że nie zawsze łatwo jest zapobiegać takim czynom i dotyczy to zarówno władz świeckich, jak i religijnych. Amerykański bokser Deontay Wilder obronił tytuł mistrza świata WBC w wadze ciężkiej na ringu w Birmingham w Alabamie. Pokonał przez knockout w piątej rundzie rodaka Geralda Washingtona. Pierwotnie rywalem Wildera miał być Andrzej Wawrzyk, ale polski pięściarz wpadł na dopingu. Wilder boksował po raz pierwszy po rocznej przerwie spowodowanej kontuzją ręki, jak i nabawił się w wygranej przez knockout w walce z Arturem Szpilką. Pogoda. W nocy głównie zachmurzenie duże i okresami słabe opady deszczu. Temperatura od -2 miejscami na południu do 4 na północy i 5 na wybrzeżu. Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu porywisty, w porywach do 50 km na godzinę.
poniedziałek miejscami słabe opady deszczu. Temperatura od 6-9 stopni na wschodnim Pomorzu, Warmii, Mazurach, Suwalszczyźnie i Podlasiu do 15 miejscami na południu. Teraz to KFM informacje o stanie powietrza w Polsce. Może nie jest aż tak dobrze jak wczoraj, ale też nie jest źle. Poziom był w PM10 i PM2,5 wciąż w największych miastach nie przekracza norm ustanowionych przez Światową Organizację Zdrowia. W Krakowie, Katowicach, Łodzi i Warszawie stężenie to osiąga połowę tych wartości. Jeszcze lepiej jest w Poznaniu, Toruniu, Białymstoku, Szczecinie i Gdańsku. Tam powietrze jest dziś naprawdę bardzo dobre. Także w Zakopanem, Ustroniu, Karpaczu czy Żywcu można się dziś bez obaw wybrać na spacer. Dobre powietrze jest też dzisiaj w Korwinie i Jeleniogórskim. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. To co najlepsze w TOK FM. Dzień dobry Państwu, Ewa Podolska. Proszę Państwa, mam przed sobą książkę Czokrałem antarktycznego słonia, a także przede mną siedzi autor tej książki, wydany przez wydawnictwo Marginesy. Autor, pan Mikołaj Golachowski. Dzień dobry. Ja pana przedstawię tak, jak pan się sam przedstawił. Co prawda było tu kilka lat temu, więc zaraz pan powie, czy coś dorzucamy do tego. Lata dodam sama. Napisał pan, nazywam się Mikołaj Golachowski, z wykształcenia zawodu i zamiłowania jestem biologiem, specjalizuję się w dziedzinie ekologii zwierząt. Od 10, tu dodam 4, bo pan to pisał 2000, tak? Jestem związany z rejonami polarnymi. Prowadziłem badania naukowe nad populacją słoni morskich w Antarktyce. Dwa razy spędziłem tam zimę, a zarówno tam, jak i w Arktyce pracuję od lat jako przyrodnik, przewodnik i wykładowca, specjalista od ssaków morskich. To się zgadza, poza tymi 4 latami, które przeszły w międzyczasie. Ci, którzy zobaczyli tytuł, a książkę wyszło niedawno, prawda? Początek kwietnia. 30 marca, prawda? I widziałam ją, pięknie wystawioną. I zobaczyli tytuł, to pomyśleli, że być może autor tak chciał jakoś efektownie zatytułować. Użył tego słowa, czochrałem. Ale pewnie gdzieś tam może skrobnął, może dotknął, może pogłaskał i szybko uciekł. Zwłaszcza, że to zwierzę tu widać i budzi respekt. Tak. Tymczasem to wcale tak nie jest. Autor rzeczywiście czochrał. Czochrał, czyli co robił? Rzeczywiście było tak, że musiałem drapać te słonie, bo pobierałem próby DNA, a one mają taki bardzo wygodny z punktu widzenia badacza zwyczaj, że po okresie rozrodczym przechodzą coś, co się nazywa katastroficznym linieniem. I wtedy taki słoń morski leży sobie na plaży przez 3-4 tygodnie, właściwie nic innego nie robiąc, tylko tracąc zewnętrzną warstwę na skórkę razem ze starymi włosami. Pod spodem mu rosną nowe włosy i to, co z niego obłazi, obłazi w takich dużych płatach, które bardzo łatwo można zerwać. Tak. Po prostu się kompletnie rozsypuje. Także ja pobierałem, czasem zdarzało mi się też po prostu urywać mu taki płat ręką, natomiast zwykle posługiwałem się taką szczotką jak do czesania kotów, czyli taką, która ma bardzo dużo takich gęstych i cienkich drucików. I to miałem zamontowane na kij od szczotki, z tego co pamiętam. I zmieniałem sobie oczywiście te szczotki między słoniami, żeby nie zanieczyszczać prób. No i podchodziłem do poszczególnych słoni, drapałem je trochę i tam miałem wtedy bardzo dużo tego DNA, które potrzebowałem do analiz. Wziął pan ze sobą takie szczotki z Polski? Tak, specjalnie zamawiamy w hurtowni weterynaryjnej, czy tam do sklepu zwierzęcych. Tam byli bardzo zaskoczeni, że ktoś kupuje 30 parę takich szczotek nagle, ale to były zwykłe, normalne szczotki do czesania kotów. Słoń morski. Słoń antarktyczny. Słoń morski południowy, no to mniej więcej dobrze powiedziałam. I nie może być w tym wypadku groźnym zwierzęcie? Nie obawiał się pan? Jest bardzo groźnym zwierzęciem, tylko... Tylko jak pan to tak opowiada, podchodziłem, drapałem, no to... No bo to były różne scenariusze, zależnie od tego, co słoń w danym momencie robi. Na ogół one nic nie robią, czyli śpią po prostu i to w dodatku śpią jeden na drugim. Wtedy, jeżeli się cicho do takich zwierząt podejdzie, to przez to, że one śpią jeden na drugim, cały czas ktoś ich dotyka, więc one nawet mogą nie zauważyć, że ja tam nie czopam, bo to nie jest tak, że ja im coś wyrywam czy coś, to obłazi z nim, więc to nie jest w żaden sposób dla nich wiążliwe. Czasem były też takie sytuacje przy młodych słoniach, że
One też na początku były może trochę wystraszone, jeżeli nie zauważyły. To później w momencie, kiedy zaczynałem je drapać, to nagle się rozluźniały zupełnie i zaczynały się przekręcać i nastawiać, pokazywać, gdzie podrapać, bo ja sobie wyobrażam, że jak ktoś linieje, to go to strasznie swędzi. Także taka szczotka była dla niego wręcz przyjemnością. To jest chyba największa przyjemność w życiu czy w pracy naukowca, kiedy zwierzęciu sprawia autentyczną frajdę to, że się nimi zajmujemy w imię nauki. Jest tutaj takie zdjęcie nawet. Słońce jest olbrzymie zwierzę. Samce mogą mieć nawet 6,5 metra długości albo ważyć aż do 5 ton. Także to rzeczywiście jest gigantyczne zwierzę. To jest największa foka na świecie i największy przedstawiciel rzędu drapieżników. Ale tutaj pan opisuje pewien moment, gdy słoń jednak ruszył w pana stronę. One często ruszały w moją stronę, no. Tylko że z tego co pamiętam, ten moment, który opisuję, to jest taki, kiedy ja nie bardzo miałem gdzie uciekać. Bardzo głupio stanąłem właśnie między skałą a wielkim słoniem. Nie wiem do tej pory, jak mi się udało wdrapać na tą skałę, ale wiem, że bardzo szybko to zrobiłem. A gdyby, jak pan sądzi, gdyby pan nie potrafił się wdrapać, to... No on ewidentnie chciał mnie zaatakować. I... Można powiedzieć, że uszedł pan z życiem. No tak, można tak powiedzieć, bo to był niezbyt dorosły, to był powiedzmy taki nastolatek słoniowy. Ale one nastolatek są... ile razy jakby potężniejszy jednak od pana? Ważył raptem ze 2 tony pewnie. No właśnie, on nie ma jeszcze zębów 10-centymetrowej długości, tylko powiedzmy 7-centymetrowej długości, więc to wystarczy. Przy czym on by nawet nie musiał nic z tymi zębami robić. Wystarczy, żeby mnie przygniósł do tej ściany, to by mnie tam rozmazał po prostu jak komara. Te badania czemu miały służyć? To były badania nad populacją słoni morskich. Idea początkowa była taka, że chciałem sprawdzić, ponieważ one mają bardzo intrygującą strategię rozrodczą. Tam jest tak, że te gigantyczne samce walczą między sobą i ten, który potrafi kontrolować dużą część plaży, siłą rzeczy ma dostęp do wszystkich dziewczyn, które na tej plaży leżą, które po prostu tam wychodzą na ląd po to, żeby urodzić swoje młode i po paru dniach już stają się płodne i gotowe są do następnego sezonu rozrodczego. Także im więcej się ma plaży, tym więcej ma się tych dziewczyn. Więc on nie jest w sensu stricte szefem haremu, bo to właściwie tak naprawdę to te dziewczyny decydują o tym, gdzie wylądować. I po prostu na kogo wypadnie tego bęc, jak on jest władcą tej plaży. No ale to są te wielkie i taki gigantyczny samiec może mieć nawet 100 albo i więcej tych dziewczyn w swoim haremie. Natomiast to oczywiście oznacza, że jest bardzo dużo sfrustrowanych samców, które nie mają dostępu do dziewczyn. I oni, jeżeli są duzi, to z nim walczą, a jeżeli są nieco mniejsi, też by bardzo chcieli, ale w walce nie mają żadnych szans. Więc oni się podkradają do takiego haremu i trzymają się gdzieś tam dookoła, na obrzeżach. I wtedy, kiedy on nie uważa, to starają się dostać do tych samic. I taką strategię po angielsku określa się jako sneaker, od czasownika to sneak up, czyli podkradać się. No dobrze, i co wyszło z tych badań? Czy pan badał, jaki procent tych dzieci pochodzi od głównego szefa, od tego samca dominującego, a jaki procent od tych, co się to zdążyli podkraść? Tak, tak dokładnie. I co panu wyszło? Co panu wyszło? Z różnych względów te badania później troszeczkę zmieniły charakter. Ale generalnie jest tak, że około 10% młodych w haremie nie jest spokrewnionych z tym władcą haremu zeszłorocznym, bo to chodzi o to, że bycie władcą haremu jest tak wyczerpujące, że w tym momencie, kiedy badam dany harem, to ten, który jest jego szefem, na pewno nie jest ojcem, niemal na pewno nie jest ojcem tych młodych, dlatego że on dopiero zajmuje się produkcją młodych na następny sezon. A te, które są dookoła, to są te, które były w zeszłym roku. No to jak ma pan dostęp do materiału samca, który był... Tak, o to chodzi, dlatego to musiały być wieloletnie badania, żeby można było porównać, kto tutaj był, które dziewczyny z nim były wtedy i które dzieci są jego. No tak, także był ten moment, gdy pan musiał poczochrać głównego. Były też momenty, kiedy musiałem czochrać te wielkie słonie i tak. To było, no nie da się ukryć, dosyć emocjonujące. Aha. No, zapytałam się o te wyniki, ponieważ na przykład opisuje tu pan, jak jeszcze pan zajmował się norką amerykańską. Mhm. No i co wyszło? Ponieważ ja nieraz poruszam temat norki amerykańskiej, mówiąc generalnie, że jest szkodnikiem i tak dalej. Nieraz słyszałam różne takie prezentacje, widziałam jak ubytek w lęgach, gdy nad Biebrzą chyba to ostatnio tak. Jakiś czas. I co wyszło z tych badań norki? Na ile ona rzeczywiście nam szkodzi? No norka wiadomo, że jest gatunkiem obcym w naszej faunie, ale z drugiej strony
jest też gatunkiem, którego w żaden praktyczny sposób nie jesteśmy się w stanie pozbyć. Znaczy nie ma możliwości, żebyśmy nagle wytłukli wszystkie te norki. To nie jest tak jak na niektórych wyspach, gdzie zalęgną się koty, można te koty gdzieś tam wyeliminować, czy szczury. Tak jak na George Bowl. Na ile ona rzeczywiście się jest spustoszenie, ta norka? Norka zdecydowanie, ona głównie poluje na, z jednej strony na ptaki wodne, z drugiej na żaby, na raki, na różne takie rzeczy. W zimie też na ryby głównie, bo w zimie one trochę wolniej pływają. Wygląda na to, że gatunkiem, który najbardziej ucierpiał na inwazji, był inny gatunek inwazyjny, czyli piżmak. Więc właściwie to nawet nie było wcale takie złe. Oczywiście, że ona zredukowała też populację ptaków wodnych, ale to, co dla mnie jest najciekawsze, to jest to, że norka doprowadziła do zmiany ewolucyjnej w zachowaniu tych ptaków. Jeszcze tak szybko w Polsce? Tak szybko w Polsce, także jesteśmy w Polsce, bo oni tak mówią czasem w Polsce, jakoby oni gdzie indziej byli, a tu Polsk. Więc zaoferowałem mu pomoc w znalezieniu takowego. Ale odbijamy mi się od drzwi. Od nasza do tej wasza. Chodziłem z tym scenariuszem. Radio Conchita. Taka ta historia, ten temat względny był wciąż dla wielu tematem tabu. No i tak naprawdę zostaliśmy trochę sami, bo mogliśmy składać ten scenariusz do Instytutu Sztuki Filmowej pod jednym, aczkolwiek warunkiem, że znajdziemy koproducenta, bo moja fundacja, która do tej pory miała produkcji teatralnej, nie miała żadnego filmu na koncie. Więc gdybyśmy znaleźli takiego producenta, moglibyśmy składać. No ale koproducenta też nie znaleźliśmy. Było dwóch, którzy chcieli ingerować scenariusz, na co Konrad nie chciał przestać. Ja to tutaj doskonale rozumiem, więc zostaliśmy na placu boju sami. Ja wtedy powiedziałem, Konrad, zrobimy ten film po prostu sami, no jako fundacja. Zaczęliśmy zbierać fundusze, ogłosiliśmy zbiórkę społeczną w internecie, Konrad nakręcił apele. Tak naprawdę to było takim kołem zamachowym. To przyniosło, no przerosło nasze oczekiwania, bo zebraliśmy w tej zbiórce ponad 500 000 zł. Tak naprawdę kręciliśmy wtedy, kiedy mieliśmy pieniądze, kiedy nie mieliśmy, nie kręciliśmy. Więc no, to była trochę droga przez mękę, ale po 3 latach to już się udało. Panie Konradzie, trzeba przyznać, że wybrał sobie pan na debiut w pełnym metrażu dość trudny temat i trudne przedsięwzięcie. Kiedy mamy pieniądze, to kręcimy. Później co się dzieje w tych okresach, kiedy nie kręciliście i nie było pieniędzy, trzeba je było zbierać? Dokładnie tak. No właśnie w tych przerwach jesteśmy skupieni wówczas głównie na zbieraniu finansów, co jest bardzo trudnym zadaniem, bo... No to jesteśmy w Warszawie, żebrać nicie kasnącej. W Johanna Płocie jubilerska oszą kaszlą. Od strony ostrobramskiej kaszlą. Od strony grochowskiej kaszlą żebraczki. No parafia. Czerwony Kościół, spikasty, parafia. Ale to jest Polska, Kaszlą, chrumczą, breszą, kapcą pety, bluzgają. No wiecie państwo, czegoś takiego to w Anglo-Ameryce Białystok by nie było. Tam, gdzie prawosławni modlą się. Tam, gdzie ewangelicy, świadkowie i tam mormoni modlą się. A u moherów to fura na płocie. Wiocha na płocie. Grochowska, Ostrobramska. I na Marsa w kierunku do Karczewa, gdzie Mareczek się urodził. Marcinem nawet na spotkaniu tam z Polonią. Tak, także zapraszamy do Wielkiej Brytanii stąd.